Moi drodzy, a teraz z kolei porozmawiamy troszeczkę o sztuce. Moim gościem jest Agata Jankowiak. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Organizator, uwaga, pierwszego ogólnopolskiego festiwalu Market Art. Dokładnie. No więc właśnie, co łączy market i sztukę na początek? Co łączy? Bardzo dużo rzeczy łączy. Jakby to pytanie zadawaliśmy na pewno naszym uczestnikom konkursu, bo to było główne pytanie konkursowe: market czy art? I odpowiedziało na nie ponad 100 osób, dokładnie 152 osoby, które nadesłały do nas zgłoszenia z całej Polski, z różnych uczelni artystycznych, i z Gdańska, i z Wrocławia, i z Warszawy. W ogóle bardzo się cieszymy, że był tak duży odzew jakby z różnych części Polski i nie tylko z uczelni artystycznych. No więc właśnie, ale konkurs był skierowany przede wszystkim do studentów uczelni artystycznych. Dokładnie, bo to oni są zagubieni, jakby chyba przez to zagubienie na przyszłym rynku sztuki, na przyszłym dorosłym życiu takich młodych, wrażliwych artystów, którzy co dopiero kończą Akademię Sztuk Pięknych, no jest potrzebne. No więc właśnie, skąd pomysł, aby stworzyć tego typu festiwal? Właśnie z takiego poczucia zagubienia. Ja od 2 lat jestem przewodniczącą samorządu studenckiego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mam też dużo znajomych artystów. Sama studiuję na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych i widzę, z jakimi problemami borykają się studenci i co ich dotyczy. Bo czy mają uprawiać jakiś PR, czy uczyć się jakiejś autopromocji, w jaki sposób wypromować siebie na rynku sztuki, czy to jest możliwe, jakie są trendy, czy iść za trendami, czy jakby być wiernemu sobie i nie dawać się sprzedać. Czy jest duża konkurencja Dokładnie. Na przykład na rynku, tak? Co zrobić? No więc właśnie, a jaki jest cel? Jakie są idee tego pierwszego festiwalu? Zaznaczmy, że to pierwsza edycja, myślę, że będzie wiele kolejnych. Oczywiście, już mogę powiedzieć w sekrecie, że już mamy pomysł na kolejną edycję, tym bardziej, że jakby odzew ze strony ludzi był naprawdę, naprawdę duży i wystawa konkursowa, mogę powiedzieć, że będzie naprawdę bardzo fajna i bardzo na nią zapraszam, ale pewnie za chwilkę o tym powiemy. Naszą główną ideą była właśnie pomoc studentom uczelni artystycznych w dalszej promocji. Wyłoniliśmy 3 zwycięzców, których oficjalne wyniki podamy w piątek na naszym wernisażu w Słodowni Plus 1 o 19:30. Oraz też wyróżniliśmy 8 osób w kategorii portfolio. Osoby, którymi zainteresowało się nasze jury, nasza kurator całego festiwalu, doktor habilitowana Marta Smolińska. Serdecznie ją pozdrawiam i dziękuję za pomoc, bo bez niej byśmy na pewno w taki fantastyczny sposób tego nie ogarnęli, nie zrealizowali. Byliśmy 8 osób, bardzo zdolnych, młodych ludzi, zupełnie z różnych światów i na pewno będziemy po jakby zakończeniu festiwalu pomagać im w organizacji wystaw i w odnalezieniu się na przyszłym rynku sztuki. Tutaj już wspomniałaś o tym, że zainteresowanie ze strony studentów, poznaniaków jest ogromne tym festiwalem. Najwięcej zgłoszeń przyszło z Poznania, dlatego na pewno. Czyli to zapotrzebowanie faktycznie na naszym rynku, w naszym mieście jest duże i to jest fajne, że takie przedsięwzięcie się u nas pojawiło. A co należało zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Wysłać pracę konkursową. Można było wysłać maksymalnie 3 prace w odpowiedzi na temat market czy art i dodatkowo oczywiście wysłać swoje portfolio składające się maksymalnie z 10 prac. I które prace wzbudziły najwięcej emocji? No nie mogę powiedzieć, nie mogę zdradzić. Nic. Poczekajcie do piątku, no, aż mnie korci, żeby wam powiedzieć, bo naprawdę mieliśmy trudny wybór. Prace są świetne, też jakby wszystkie 24 osoby, które zakwalifikowały się do wystawy konkursowej, nadesłały naprawdę pracę na wysokim poziomie. No dzisiaj odbyły się oficjalne wybory, już znam wyniki, których wam nie zdradzę. Musicie poczekać do piątku. Naprawdę wysoki poziom. No więc właśnie, skoro już mówisz o tych wyborach, to może przedstawmy szanowne jury, które zadecydowało o tym. To może bez tytułów, co by mi się nie pomieszało. Posłużę się ściągą. W jury zasiadał Dominik Lejman, Izabela Gustowska, Mirosław Pawłowski, Jacek Adamczak, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak oraz Marta Smolińska, kurator naszej wystawy. Czyli faktycznie szanowne jury, tutaj oni zadecydowali. Wspomniałaś również o wystawie, ale chciałabym porozmawiać o konferencji, która odbędzie się w piątek. Startuje o godzinie 10:30, dobrze Dokładnie. Pamiętam. No właśnie. Jeszcze można się zapisywać. Cóż to będzie za konferencja? Czego się dowiemy podczas tej konferencji? Jakie tematy zostaną poruszone?
właśnie jak odnaleźć się na przyszłym rynku sztuki. Ja w ogóle zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na naszą stronę internetową www.marketartfestival.pl. Tam jest dokładny, szczegółowy plan konferencji. W ogóle to jest niesamowite, że udało nam się na taką konferencję zaprosić tak niesamowitych prelegentów. Znowu posłużę się ściągą, tak żeby nikogo nie zapomnieć, wymienić. Znajdują się takie znakomitości jak Stach Szabłowski, Justyna Wesołowska z Galerii Foksal, Michał Szuchora, Marika Zamojska z Galerii Starter, Dawid Radziszewski, Anna Rogozińska, Fabio Cavallucci z Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego, Aleksander Wawrzyniak, Piotr Bazylko, Maria Rubersz i Michał Borowik, o którym jest ostatnio bardzo głośno i o którym można przeczytać w gazecie Sukces. I no, naprawdę bardzo znakomite osobistości, każdy opowie na inny temat. Poczytajcie, wejdźcie, to was zmobilizuje, wejdźcie na naszą stronę internetową, tam wszystko jest, jest szczegółowy plan, zapraszamy, są jeszcze miejsca na konferencję. Czy to jest wstęp wolny, płatny, jak to wygląda? Konferencja jest całkowicie darmowa, cały festiwal jest całkowicie darmowy. Super, czyli tym bardziej wszystkich poznaniaków bardzo serdecznie zapraszamy i myślę, że to niekoniecznie muszą być studenci oczywiście, czy absolwenci, po prostu osoby bardzo zainteresowane sztuką. Dokładnie tak. Super, wspomniałaś również o wystawie, no właśnie, do kiedy tą wystawę będziemy mogli podziwiać, bo tu nie chcesz nic zdradzić, a ja już jestem, zastanawiam się, jak te projekty wyglądają. No startujemy z wernisażem o godzinie 19:30 i można oglądać wystawę przez dokładnie tydzień, to 26 kwietnia, w godzinach od 12 do 19. Gdzie tą wystawę będziemy mogli? W Słodowni Plus 1. Tam, super, gdzie będzie też otwarcie wystawy. Ta wystawa będzie codziennie otwarta dla każdego zwiedzającego. Super, bardzo fajnie. No nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście zaprosić na tą konferencję. W ten najbliższy piątek, godzina 10:30, tak jak Agata wcześniej wspomniała, konferencja otwarta dla wszystkich. Jest otwarta, ale zastrzegamy sobie, że trzeba wysłać zgłoszenie, bo jednak mamy limit, to może być maksymalnie 150 osób, bo więcej niestety nie zmieścimy w tej przestrzeni, dlatego naprawdę reklama była spora, media krzyczały, huczały na ten temat. Jeszcze jest kilka wolnych miejsc, wejdźcie na naszą stronę, wejdźcie na naszego Facebooka, bo tam też funkcjonujemy i jakby tam uzupełniamy wszystkie nowinki, newsy. Śledźcie nas, lajkujcie nas, wszystkiego się dowiecie na bieżąco. Super, bardzo fajnie. Myślę, że bardzo ciekawy pomysł na festiwal. Oby takich festiwali było w Poznaniu jeszcze więcej. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Was już teraz zapraszam na krótką przerwę, za chwilę powracamy. Do zobaczenia.